biologicznych, na Aha, to aha. tyle, ale o dziwo się na studiach bardziej roślinami zajmowałem, A. ale od grzybów się zaczęło, bo od A. dzieciństwa chodziłem i tak jak każdy, to zaczynałem tym, co można włożyć do garnka. Aha. Już z rodzicami jako mały chłopak, a potem zawsze się interesowałem do dzisiaj się No tak, interesuję. no. No i grzyby są akurat takie, że się całe życie można uczyć, bo ich jest tak dużo, że się no, nigdy wszystkiego człowiek nie nauczy. W Aha. Polsce jest około 3600 gatunków O. samych grzybów, takich, które tworzą widocznych gołym To okiem w sumie owczyki. chyba No dużo, jeszcze nie? są mikrogrzyby, no bardzo dużo. Roślin jest 2500 na przykład, czyli grzybów jest znacznie więcej niż roślin takich, mówię o roślinach kwiatowych. A na tym? Ja mam już To ja, huba. też jakaś huba. To jest młody owocnik. Ja widziałam. Wydaje mi się, tu już ma ewidentnie szarą barwę. Jest to szaroporka podpalana. To jest bardzo młody owocnik. Gdyby był starszy, ja mam takie lubki, to potem też dam, ale to może pójdziemy troszeczkę dalej. Tam spodziewam się, że będzie trochę więcej grzybów. On ma hymenofor, czyli tą taką najistotniejszą część owocnika grzyba, rurkowaty. To jest grzybnia. Czyli on jakieś takie korzenie Owocnik wpuszcza? Jak to może. nie, to jest właściwa część grzyba. To, co my widzimy, zbieramy, to jest stosunkowo mało istotne. Jest całkowicie zagrzebana tu w drewnie, a w przypadku grzybów tych, które zbieramy zwykle w lasach, na przykład borowika, pod ziemią. I na powierzchni ziemi pojawiają się tylko owocniki. To nie są owoce, ale to jest tak, no powiedzmy, analogiczne do owocników. W związku z tym wyrwanie czy zebranie owocnika w żadnym wypadku nie wiąże się z uszkadzaniem jakimś znaczącym samego organizmu grzyba. Najważniejszą częścią grzyba jest grzybnia, tylko grzybnia. Natomiast owocniki są nietrwałe. Już wiemy, że w przypadku borowika, no to one są tydzień, 2 tygodnie. Jeden owocnik to zwykle kilka dni tylko trwa. Natomiast grzybnia trwa wiele lat, kilkanaście, kilkadziesiąt lat nawet może żyć. Więc samo zebranie owocnika kompletnie grzybom nie musi szkodzić. Tak jak teraz tutaj urwałem, też tego się nie ma co specjalnie bać, dlatego że ten grzyb sobie spokojnie będzie dalej rósł. Ten owoc odrośnie i w przyszłym roku zapewne pojawi się nowy, o ile będą dobre warunki pogodowe. W przypadku, zobaczcie, to nie, ludzie tak czasami myślą, jak w przypadku do zwierząt. No sami jesteśmy może nie zwierzętami, ludźmi, ale jesteśmy podobni bardziej do zwierząt. W związku z tym u nas nie ma tak, że nie wiem, ręka mi usycha i mam jakąś martwą część. Natomiast na drzewach to jest rzecz normalna. Jest drzewo, gdzie na przykład połowa konar albo nawet część pnia może być zupełnie martwa. I teraz na tych martwych częściach drzewa jeszcze rosnącego mogą się pojawiać grzyby, które nie muszą temu drzewu szkodzić, bo żywią się tym, co już naturalnie obumarło, albo obumarło ze względu na to, że zostało zainfekowane innym gatunkiem grzyba. To jest, tego grzyba uważa się za saprotrof, czyli raczej on nie szkodzi drzewom, natomiast żywi się martwymi częściami drzewa. Bo to jest grzyb, który pachnie bardzo ładnie, anyszkiem, tym co No kiedy. właśnie. Lawenda. I Anyszek, nie. to jest Ale jaja, rzeczywiście. Mieczysławo, czyli rośniak różnobarwny, Trametes versicolor. Z niego można robić herbaty. Z tego herbaty Oczywiście, można? znaczy to, Nie, nie, z to jest tego. inny. To jest inny gatunek w rośniakach, Aha, prawda? aha, aha. Ale pani tutaj mówiła. Tego nie wiem, czy coś, nie słyszałem, żeby ten jakoś się go użytkowało. Natomiast bardzo ładnie pachnie. On może być albo saprotrofem, albo na obumarłym rosnąć, albo na jeszcze żywym, czyli może być albo pasożytem, albo saprotrofem. Ale zobaczcie, jak trudno to jest zdecydować, no bo jeśli mamy żywe drzewo, tak, na które wchodzi jakaś huba, no to jest pasożyt. Huba go zabija, ale sama nie ginie, więc tym potem rośnie już na martwym drewnie. Więc ten sam Aha, grzyb, ten sam osobnik staje się z pasożyta według definicji saprotrofem. Więc ja bym tutaj nie przejmował się rozróżnianiem, czy to jest takie, czy takie. W każdym razie to są grzyby żywiące się materią organiczną. Tak? Martwą czy żywą. Raczej niektóre są niebezpiecznymi pasożytami, mogą powodować śmierć drzewa. Opieńka na przykład jest takim grzybem. Natomiast ten raczej nie jest jakiś specjalnie groźny. Ale one są Bardzo zawsze ładnie pachną. związane z drzewami, tak? Znaczy Niekoniecznie nie? kaja. Też jest saprotrofem, tylko ona, Ach. czy pieczarka, tylko ona rozkłada i żywi się tą materią organiczną, która jest w glebie.
Czyli różne mogą to być pozostałości różnych roślin. Różne, tak jest, różne. Ale każdy grzyb ma swój ulubiony substrat pokarmowy. Mm-hmm. To jest bardzo ważne. Niektóre będą, ten grzyb na przykład na ziemi nie wyrośnie. On rośnie zawsze na drewnie i to drewnie określonych gatunków drzew. Super, jakie piękne. Grzybów jest tak dużo, że tylko nieliczne można powiedzieć i rozpoznać do gatunku, tak z całą pewnością, od razu w terenie. Większość gatunków trzeba zebrać, bardzo delikatnie, zaraz o tym też powiem, tak jak tutaj tą czubajkę zebrałem, zasuszyć bądź nie zasuszyć, bądź na świeżo, potraktować mikroskopem, czyli złożyć pod mikroskop, zrobić stosowny preparat i posprawdzać cechy mikroskopowe, które dopiero pozwalają oznaczyć z pewnością do gatunku, tak? Dlatego tutaj wiele rzeczy, wiele gatunków, które będziemy widzieć, wiele grzybów, ja powiem tylko albo rodzaj, a czasami nawet rodzaju się nie da tak naprawdę określić, tylko trzeba zrobić wysyp zarodników, potem pod mikroskop i z klucza dojść do tego, jaki to jest rodzaj. Ale zacznijmy od tego grzyba. Kruchaweczka. To jest rodzaj kruchaweczka. Jeden z trudniejszych w Polsce, nie najtrudniejszy, ale jeden z trudniejszych, tak jak powiedziałem, około 100 gatunków. No, może nie całe 100 gatunków, ale one wszystkie są do siebie podobne. Bardzo, klucz jest bardzo trudny. Dobra, trzeba mieć grzyby. To jest młody owocnik. On jest już źle zebrany, bo się urwał. Proszę mi złapać, bo się ja tego nie będę oznaczał. Natomiast trzeba by było z tego zrobić preparat. Oczywiście ten grzyb ma hymenofor blaszkowaty. Większość grzybów kapeluszowych, bo nie wszystkie są kapeluszowe, mają hymenofor blaszkowaty. Podobnie jak ten grzyb, czyli czubajka. Tak, widać. To wygląda mi na czubajkę, tak trzeba jeszcze sprawdzić, na czubajkę czerwieniejącą. To nie jest czubajka kania. Czubajka kania jest trochę większa, jaśniejszy ma kapelusz i troszkę mniej tych łuseczek. Uwaga, to są łuski, a nie łatki. Zwróćcie uwagę na to, jak one wyrastają. Łatka to jest pozostałość po takiej osłonie, w której zamknięty jest młody owocnik, więc jeżeli zostaje na kapeluszu łatka, to jest kawałek, no powiedzmy, tej grzybni, tak, która leży na kapeluszu. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę, że ewidentnie ona wyrasta ze skórki. I to są łuseczki, a nie łatki. To jest jedna z cech, która umożliwia rozróżnienie wszystkich czubajek, w tym czubajki kani, od muchomorów. Muchomory mają łatki, czubajki mają łuseczki, a nie łatki. A to taki tutaj taki jakby pierścień? To jest pierścień. Pierścień z kolei u grzybów to jest pozostałość drugiej osłony, osłony częściowej, która, obydwie osłony osłaniają tą najdelikatniejszą, najważniejszą część owocnika, czyli hymenofor. W hymenoforze, jeśli to są blaszki, to tutaj na blaszkach, tworzone są zarodniki. I owocniki wyrastają właśnie po to, żeby wytworzyć zarodniki. No bo sama grzybnia sobie żyje tam w ściółce i ona de facto nie potrzebowałaby tworzyć owocników, gdyby nie cele rozrodcze i rozprzestrzeniania się. Tak? To tak jak na zasadzie, nie wiem, rośliny, które kwitną i tworzą owoce z nasionami po to, żeby się rozprzestrzenić. Tak samo jest z grzybami, tworzą po to owocniki. Tu są tworzone zarodniki. I teraz pierścień nie u wszystkich gatunków występuje. To jest bardzo ważna cecha taksonomiczna i on osłania młody hymenofor. I on od trzonu jest, ta osłona jest od trzonu do brzegu kapelusza. Aha. Jak jest bardzo malutka, to w ogóle hymenoforu nie widzimy. Jak owocnik rośnie, no to on w pewnym momencie zostaje rozrywany i to jest pozostałość po tej osłonie częściowej, na przykład u maślaka chociażby tak mamy, ale uwaga, u maślaka zwyczajnego. To jest olszóweczka. I teraz ten grzyb jest już z innej grupy, bo to wszystko, cośmy widzieli do tej pory, to były grzyby żywiące się martwą, najczęściej materią organiczną. A ten grzyb żywi się tym, co wyprodukuje drzewo, dlatego że on jest grzybem obligatoryjnie mykoryzowym, tworzy mykoryzę. I to jest, jak sama nazwa wskazuje, olszóweczka, dlatego że tworzy mykoryzę wyłącznie z olchą. A drzewienie, trudno to nazwać lasem takim typowym, które powstało, nie wiem, 30 pewnie lat temu około. Wcześniej to był kompletnie
teren zagospodarowany 30, 40, 50 lat temu, to było pastwisko, pasły się krowy, zupełnie teren odlesiony. Natomiast obecnie się to regeneruje i tu akurat zobaczcie, drzewem dominującym jest dąb. A dąb to jest jedno z gatunków, jeden z gatunków drzew, które tworzy mykoryzę z grzybami. Bo nie wszystkie, większość drzew naszych leśnych tworzy mykoryzę z grzybami, ale są też takie, które tworzą mykoryzy z takimi grzybami, których nie widać, nie tworzą owocniki. Zaraz, zaraz. I teraz takich drzew, gdzie grzybów nie ma co szukać mykoryzowych, do takich drzew należy jesion i klony. No to troszkę upraszczam, w tym jawor. Ale raczej nie ma. No w Krakowie się zdarzają lasy klonowe, ja bym nie szedł tam. Tam na pewno nie będzie grzybów mykoryzowych. Natomiast większość tych grzybów, które my zbieramy, to są grzyby mykoryzowe. W związku z tym zawsze jak idziemy na grzyby, to jedziemy do lasu. Wyjątkiem jest kania, która może poza lasem rosnąć, pieczarki, ale rzadko je zbieramy, ale one rzeczywiście nie potrzebują lasu. I co jeszcze? Kania, pieczarki, koźlarze muszą, wszystkie są mykoryzowe. To nie musi być las, to może być pojedyncza brzoza. Tak? Natomiast musi mieć partnera mykoryzowego. Tak? W związku z tym musi być przynajmniej jedno drzewo. A jeszcze mam pytanie, czy to jest jako symbioza, czy to jest jednostronne? W sensie, czy... Symbioza. Obydwie strony otrzymują korzyści. A jakie drzewa otrzymują korzyści? Wodę. Ze wszystkim, co jest w tej wodzie rozpuszczone, dlatego że grzybnia ma powierzchnię setki, jeśli nie tysiące razy większą niż korzenie. Grzybnia to są drobne strzępki, które mają gigantyczną powierzchnię, w związku z tym drzewo otrzymuje tą zapłatę w postaci lepszego zaopatrzenia w wodę. Aha. Oczywiście jak woda, no to we wszystkim tym, co jest w glebie rozpuszczone, więc wszystkie te tak zwane sole mineralne. Mhm. Natomiast grzyb jest żywiony tym, co drzewo jakieś tam sobie produkuje. Wartości takie. Aha. Generalnie cukry, tak troszkę aha, to upraszczam aha, oczywiście. To jest grzybówka, to jest to samo. Grzybówka czysta, sam. Proszę sobie aha, powąchać. To sobie tutaj zobaczę, bo tu jest masz pachnie większy. Grzyby mają... O, to kuszące. Można wziąć do ręki. Słuchajcie, to, że jest, nie będę lizał, bo nie, to, że jest grzyb trujący, to wcale nie oznacza, że on nie... Przez rękę, nie? Ja bym musiał nie wiadomo ile tych grzybów zjeść, żeby coś faktycznie było. Znaczy, nie jeść. Grzybów trujących nie jemy, natomiast możemy je dotykać, możemy je podziwiać, robić fotografie, całować, wąchać, wszystko możemy robić, byle nie jeść. Proszę sobie powąchać zapach rzodkiewkowy, ewidentnie. To jest grzybówka czysta. Grzybówka czysta. Grzybówek jest bardzo dużo gatunków. Większość jest nierozpoznawalna bez mikroskopu, ale akurat grzybówka czysta jest rozpoznawalna. Natomiast to jest grzyb mykoryzowy, tworzący mykoryzę, no z czym? Z dębem. Tylko i wyłącznie mlecza i dębowy. Zresztą tak się nazywa. I teraz nie wiem, czy będzie to czuć. Mleczaj dębowy. No, mleczaj, więc mleczko będzie miał. Jest mleczko białe. Ono będzie niezmienne. Kruchy miąższ, ale o tym za chwilkę nie będę na razie tego robił. Teraz jak się poskrobię, to ja to czasami czuję. Nie wiem, czy teraz. On ma zapach nieprzyjemny u podstawy trzonu, ma pachnieć pluskwami. Ja czuję zapach pluskwy. Pieniążek, no to kto znalazł? Kto jest z was nas, nie? Ja. O, pieniążka znalazłeś. To są dwa pieniążki. Niestety przypuszczam, że w sklepie za to nie pani dostanie, by nie sprzedała nie, nic. Nie dała ale tak się nazywa ten grzybek, zobaczcie, jak większość ma hymenofor. Blaszkowaty. Większość grzybów takich drobnych ma hymenofor blaszkowaty. One są zresztą najtrudniejsze do identyfikacji. Pieniążek. Pieniążek ten maślany, on ma tą cechę, że zmienia barwę pod wpływem wysychania. Zobaczcie, ten jest, znaczy on nie jest wyschnięty w sensie, że jest całkiem suchy, ale jest no na tyle przez tą noc wysechł, że jest zupełnie blady. Gdybyśmy ale on już bardziej pod pieniążka podchodzi, bo taki płaski się robi, że jak moneta no bo, trochę, no bo nie? Przede wszystkim on jest dorosły, tak? Mm-hmm. To jest dorosły owoc. Przypomina trochę. A te małe, często takie, że małe mają kapelusze podwinięte, a potem się prostu. To jest taka galaretka, tylko że wyschła, no niestety przy tej pogodzie. On jest taki bardzo galaretowaty, to jest trzęsak pomarańczowy, tak on się nazywa. Swoją drogą ten grzyb pasożytuje na grzybni innego grzyba, który jest tutaj. O, nie, taki zielonkawy jak kolor to coś. Grynszpanowy. Tak się nazywa? Mężczyzna na kolorach się tak zna, kurczę. Nie, bo wiem, że jeden z dwóch gatunków, który jest, to jest pierścieniak grynszpanowy. W związku z tym mówię. To jest rodzaj pierścienia. Zwróćcie uwagę, tu jest strefa pierścieniowa. Ale to jest Trofaria cerulea. Pierścieniak biało-niebieski.
Pierścieniak biało-niebieski. Proszę. Pierścieniak biało-niebieski. Aha, teraz jaki hymenofor ma purchawka? Podchwytliwe pytanie. No bo ona w ogóle nie ma hymenoforu takiego. On ma hymenofor zamknięty, znaczy zarodniki nie tworzone są na zewnątrz, tylko w środku. Aha, i mamy zgadnąć, to tak? Są, nie, i teraz w środku nie będzie ani blaszek, ani... Hymenofor jest zamknięty. To jest grzyb, który nie jest grzybem kapeluszowym, on nie tworzy kapelusza. On jest grzybem gasteroidalnym, czyli o owocnikach zamkniętych, gdzie zarodniki tworzone są w środku owocnika. Potem dojrzała purchawka, zobaczcie, tutaj jest skórka, w tym miejscu jest cieńsza, tworzy się otwór. Purchawki można bardzo dobrać z jajecznicą. O, super, palę ładnie widać na tym, w powiększeniu. To są kolce takie, na tym. Kolczak, kto chce do zjedzenia? To proszę bardzo, bo ja nie będę. Ale oni to widać? Jest jedzenia? Tak, tak. Aha. Znaczy on tak wyglądał, podobnie, tak? Do tego. Identycznie. No. No to jest kolczak. O. Resztka pierścienia, bardzo lekka skórka, mimo że jeszcze nie wysechł na ten. Jak ktoś chce, to też mogę. Mogę sobie wziąć tym razem? Proszę bardzo. Tu jeszcze z grzybów jadalnych. Tak. Rodzaj pochwia. Teraz zobaczcie, jak wygląda pochwa. Pochwa to jest taka tutka u nasady trzonu, w którym tkwi owocnik. Oczywiście ona się. To jest pozostałość tej osłony całkowitej, czyli jak jest bardzo młody, ale taki był ten owocnik, to on był zamknięty w takiej tutce. I jak owocnik rośnie, to ta osłona u tego gatunku jest elastyczna, pęka i zostaje u podstawy trzony. Trzeba by było tylko teraz wypreparować, żeby zobaczyć. O, już ją nie widać, proszę. O, to jest niestety. O, widzicie ją? Mm-hmm. To jest to. Tu. I to jest tak zwana pochwa, a rodzaj to jest pochwiak. Pochwiak okazały. Ja go może wyjmę tu. Nie wiem, czy... Tutaj kawałek pochwy, zobaczcie, zostało. Oderwało się, tak? Bardzo łatwo oderwać jest to. O. I to jest pochwa. Pochwy, grzyby z pochwą, trzeba uważać na nie, dlatego że te najbardziej silnie trujące muchomory właśnie mają pochwy u nasady trzona. Poza tym każdy muchomor zawsze ma białe blaszki, a tutaj blaszki się zabarwiają u tego gatunku na różowo, dlatego że ma różowy wysyp zarodników. Więc to są cechy, które są. No i poza tym kolor, tak? Znaczy muchomor ten jest albo czysto biały, jak muchomor jadowity, albo jest zielonkawy, jak muchomor zielonkawy, czyli sromotnikowy. A ten jest, jak na załączonym obrazku, taki szarawy. Pochwiak okazały. Wrośniak, tak? Wrośniak różnobarwny. I on ma, jak wiele zresztą grzybów, ma ewidentne właściwości prozdrowotne. Grzyby mają to do siebie, że mają rurki. Aha, z tym, że słabo widoczne, bo są bardzo drobne. Ale wynalazek. No to jest oczywiście grzybówka czysta. Grzybówka czysta. Przedziwnie. Coś takiego. Tęgoskór na 100%. Tęgoskór. Korzeniasty, bo tak to wygląda. Ale dopiero urzeźbienie zarodników. Nie widziałam czegoś takiego. Nie. Jeden z gatunków grzybów typowo chubowatych, pasożyt, i to agresywny pasożyt, związany głównie z wierzbami, to jest czyreń ogniowy. Nazwa stąd, że i ten gatunek, ale również i chubiak pospolity, one były dawniej używane jako kubka do rozniecania ognia. Zobaczcie, to jest owocnik wieloletni, lakownica spłaszczona. Chuba, która jest bardzo agresywnym pasożytem, tu akurat na olszy sobie rośnie, ale na różnych gatunkach drzew może występować, głównie liściastych, ale i na iglastych, choć rzadziej. I teraz ten owocnik miał raz, dwa, trzy, cztery lata. Wow! Akurat u tego gatunku, ale nie zawsze tak jest u chub, w każdym sezonie tworzona jest nowa warstwa rurek. Czyli widać, że tu była pierwsza. Super. To jest druga, to jest trzecia, to jest czwarta. Czyli ten owocnik miał 4 lata.
No i dawniej tutaj podobno lakownice właśnie, zresztą inne też wykorzystywano do tego, że można było pisać. No, lakownica spłaszczona. Aha. No, działa to. Działa, działa. Mhm. Las. Lakownica, chciałam napisać. Lakownica, to za... Skórnik. Z tej strony troszkę podobny do tego wrośniaka, prawda? Które żeśmy widzieli. Natomiast od spodu ma zupełnie gładki, cieniutki. Aha, tak, gładki. Gładki. Nie ma w ogóle rurek, to jest rodzaj skórnik. Ale taki malutki. Bardzo młodziutki. Aha, no to faktycznie. Trzeba by było poczekać, no bo takiego się nie ma sensu. No, bocznik. Boczniak ostrygowaty. Bocznik ostrygowaty wyrasta właśnie zimą, czyli późną jesienią w okresie zimowym. To jest dokładnie to samo, co można kupić w sklepach. Podługowate pory, zobaczcie. To nie jest labirynt, bo z niego nie ma wyjścia. O, takie tak? Ciekawe, to jest nietypowe. Podłużne takie te. Czyli gmatwica chropowa. Jeden z najpowszechniejszych grzybów. Gmatwica. W aktywnej fazie rośnięcia. Gmatwica jak? Chropowata. Chropowata. Nakręcę tutaj właśnie wielkie zbiory tutaj z całego dnia, nie? Tak, piękne. Te są jedalne oprócz niebieskich. Aha.